Witam, to Wiadomości z Dwójki. Program poprowadzi Alicja Topyła. Zapraszam. Dziś w programie Święto Konstytucji 3 maja, Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, Turniej Zakładów Pracy w Piłkę Nożną, Mistrz Fizyki 2016, tytuł Bezpieczna Szkoła dla Gimnazjum nr 2, sukcesy naszych gimnazjalistów, wizyta w ROTO, pokazy fizyczno-chemiczne, spotkanie ze studentami z organizacji ISEC, Dzień Matki w Gimnazjum nr 2, piknik rodzinny. Zapraszamy. Święto Konstytucji 3 maja w roku sienkiewiczowskim w Gimnazjum nr 2 zostało uczczone w sposób nieszablonowy w postaci gry szkolnej. Gra szkolna pod hasłem Przystanek Konstytucja odbyła się 4 maja pod kierunkiem nauczycieli pani Barbary Kukier, pani Kingi Kasprzak oraz pani Urszuli Dobosz-Chruścik. Impreza rozpoczęła się od krótkiej inscenizacji, w której król, herold oraz posłaniec prowadzili uczestników wszystkich uczniów w tajniki zabawy. Każda drużyna, klasa otrzymała glejt królewski, dokument wydawany przez panującego, który pozwolił na bezpieczne przejście przez Królestwo Sienkiewiczolandii. Zniszczenie glejtu uniemożliwiłoby staranie się o przywilej na niepytanie. Zwycięska klasa miała być zwolniona z odpytywania, sprawdzianów, kartkówek w wybranym przez siebie dniu. Wędrując po Królestwie Sienkiewiczolandii, uczniowie trafili na różne niespodzianki i konkurencje. Na każdym przystanku czekali zarządcy, nauczyciele wraz z członkami szkolnego klubu europejskiego Eurogim, którzy wyznaczali zadania. Po dotarciu do 9 przystanków i zebraniu bogactw, punktów, klasy wracały do króla po nagrodę. Uczniowie na poszczególnych przystankach rozpoznawali utwory muzyczne, postaci historyczne, wydarzenia i miejsca związane z Konstytucją 3 maja oraz życiem i twórczością Henryka Sienkiewicza. Poznawali dzieje narodu polskiego poprzez zabawę oraz ukazywali naszego patrona jako patriotę zaangażowanego w sprawy narodowe. W grze szkolnej pierwsze miejsce uzyskała klasa 3B. Drugie miejsce przypadło klasie 1B, a trzecie klasie 2A. Pozostałe klasy uzyskały przywilej pocieszenia. Wręczenia przywilejów dokonał dyrektor gimnazjum nr 2 pan Sławomir Zdunek. Gra pozwoliła uczniom na rozwijanie ekspresji artystycznej, kreatywności i pomysłowości. Mieli także możliwość doskonalić współpracę w zespole. Typowa akademia została zastąpiona ciekawą zabawą, w której aktywnie uczestniczyli wszyscy uczniowie. 6 maja odbył się powiatowy finał ogólnopolskiego turnieju bezpieczeństwa w ruchu drogowym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum. Naszą szkołę reprezentowali Jakub Gajos i Mateusz Dziubak z klasy 3B oraz Kamil Michalik z klasy 3C. Uczniowie ci wykazali się największą wiedzą na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego i to właśnie oni będą reprezentować gimnazja powiatu lubartowskiego w rozgrywkach wojewódzkich. Aby zasłużyć na miano najlepszych, musieli zaliczyć test wiedzy z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, rowerowy tor przeszkód, a także sprawdzian z udzielania pierwszej pomocy. Turniej zorganizowany został przy współudziale Stowarzyszenia Sąsiedzi, Komendy Powiatowej Policji w Lubartowie, Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Lublinie oraz Urzędu Miasta Lubartów. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął starosta lubartowski Fryderyk Puła. Zwycięzcy otrzymali puchar i dyplom oraz nagrody rzeczowe z rąk naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego pana podkomisarza Marka Bociano. Uczniom gratulowali również pan Radosław Gus, członek zarządu powiatu w Lubartowie oraz pani Ewa Sędzimierz, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta. Nasz zespół do turnieju przygotował pan Paweł Miąc. W sobotę 7 maja na boisku szkolnym Gimnazjum nr 2 w Lubartowie odbyła się wiosenna edycja Turnieju Zakładów Pracy w Piłkę Nożną. Impreza miała charakter rekreacyjno-sportowy. Ponownie była to znakomita okazja do integracji społeczności lokalnej, zarówno podczas gry w piłkę nożną, jak i w przerwach pomiędzy meczami, w trakcie których można było wypić kawę lub herbatę i zjeść ciepły posiłek. W turnieju udział wzięło 5 lubartowskich firm. Swoje reprezentacje wystawili Komenda Powiatowa Policji, Roto Okna Dachowe, Zakład Wyrobów Betonowych Wojciech Trykacz, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Vibro, Grzegorz Gus oraz Interduo. Zawody rozegrane zostały systemem każdy z każdym, a czas trwania każdego meczu wynosił 2 razy 8 minut. Ostatecznie w turnieju pierwsze miejsce zajął zespół Roto Okna Dachowe, drugie miejsce zajął Zakład Wyrobów Betonowych Wojciech Trykacz, a na najniższym stopniu podium
uplasował się zespół Komendy Powiatowej Policji. Podobnie jak w poprzedniej jesiennej edycji, najlepszym strzelcem turnieju z dorobkiem 11 bramek został Karol Aftyka, Zakład Wyrobów Betonowych Wojciech Trykacz. Natomiast najlepszym bramkarzem wybrano Łukasza Poznańskiego, Komenda Powiatowa Policji. Wszystkie drużyny biorące udział w turnieju otrzymały dyplomy, a trzy pierwsze zespoły nagrodzono także pucharami. Pamiątkowe statuetki otrzymali również najlepszy strzelec oraz bramkarz turnieju. Nagrody wręczał dyrektor gimnazjum nr 2 w Lubartowie, pan Sławomir Zdunek. Zawody sędziowali pan Leszek Kowalczyk i pan Michał Domański, a pieczę nad prawidłowym przebiegiem turnieju sprawował Arkadiusz Smolarz. 11 maja w gimnazjum nr 2 w Lubartowie już po raz 13 odbył się konkurs Mistrz Fizyki. W tegorocznej edycji udział wzięło aż 43 uczniów z 9 gimnazjów. Oprócz reprezentacji gospodarzy do zmagań przystąpili uczniowie z Kamionki, Przytoczna, Abramowa, Kocka, Woli Sernickiej, Łódzki, gimnazjum nr 1 w Radzyniu Podlaskim oraz gimnazjum sportowego w Lubartowie. Uczniowie zmierzyli się z testem składającym się z 15 zadań tekstowych oraz dwóch zadań otwartych. Najlepiej z tym zadaniem poradził sobie Mateusz Kołodziejczyk z Kocka, na drugim miejscu znalazł się Tomasz Karpiński z Abramowa, a na trzecim Krzysztof Podstawka z Kocka. Tuż za podium znaleźli się Karolina Borówka z gimnazjum nr 2 w Lubartowie oraz Mikołaj Korulczyk z gimnazjum nr 1 w Radzyniu Podlaskim. Najlepsza trójka otrzymała nagrody w postaci sprzętu elektronicznego ufundowane przez gimnazjum nr 2 w Lubartowie. Nagrody wręczał dyrektor gimnazjum nr 2 pan Sławomir Zdunek. W bieżącym roku szkolnym gimnazjum nr 2 imienia Henryka Sienkiewicza w Lubartowie przystąpiło do realizacji ogólnopolskiego programu Bezpieczna Szkoła, Bezpieczny Uczeń 2015-2016. Miło nam jest poinformować, że nasze gimnazjum otrzymało dyplom i tytuł Bezpieczna Szkoła. Program organizowany jest przez Fundację Państwo Obywatelskie oraz Komitet Honorowy reprezentowany przez Ministra Edukacji Narodowej. Hasło przewodnie programu to prawo, przyjaźń, tolerancja. Celem programu jest spopularyzowanie wśród uczniów w całej Polsce podstawowych zasad funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego, w tym norm współżycia, poszanowania praw jednostki, ucznia, obywatela, przeciwdziałania patologiom oraz kształtowania postawy tolerancji. Jednocześnie program ma służyć podniesieniu poziomu bezpieczeństwa uczniów w środowisku szkolnym oraz poza nim. Gimnazjum nr 2, przystępując do programu, przyjęło na siebie realizację 10 zadań konkursowych. Ich wykonanie zostało ocenione przez jury na maksymalną ilość punktów. W ramach programu uczniowie wzięli udział w zajęciach ukierunkowanych na kształtowanie postawy odpowiedzialności. Uczestniczyli w debatach, konwersatoriach i pogadankach, których tematyka obejmowała różne aspekty funkcjonowania społecznego, takie jak przestrzeganie obowiązującego prawa, niepełnosprawność, używanie środków psychoaktywnych czy wpływ grup rówieśniczych. Oprócz udziału w tych zajęciach uczniowie mieli możliwość również uczestniczenia w wielu imprezach, m.in. w koncercie profilaktycznym Dopóki Masz Wybór, który się odbył w sali kinowej Lubartowskiego Ośrodka Kultury, a także w przedstawieniach Teatru Edukacji i Profilaktyki Maska z Krakowa oraz w konkursie literacko-plastycznym pod hasłem Co możesz zmienić w Twojej szkole, otoczeniu, środowisku, aby poprawić relacje między ludźmi. W ramach zrealizowanych zadań zaprosiliśmy do współpracy różnych specjalistów, m.in. specjalistę do spraw nieletnich z Komendy Powiatowej Policji w Lubartowie, a także trenera profilaktyki i specjalistę do spraw uzależnień. Przyznanie dyplomu jest dla naszej szkoły wyróżnieniem za szczególną aktywność na rzecz profilaktyki oraz bezpieczeństwa uczniów. Jest to dla nas nagroda, ale także przyczynek do dalszej pracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa uczniów w gimnazjum nr 2. 12 maja w auli Stefana Kardynała Wyszyńskiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego odbyła się uroczysta gala podsumowująca konkursy przedmiotowe i tematyczne organizowane przez Kuratorium Oświaty w Lublinie. Uroczystość tę zaszczyciły swoją obecnością najwyższe władze województwa lubelskiego na czele z wojewodą panem Przemysławem Czarnkiem, rektorem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego profesor doktor habilitowaną panią Urszulą Paprocką-Piotrowską
oraz przedstawiciele Lubelskiego Kuratorium Oświaty. Nagrody i dyplomy w imieniu organizatorów konkursu wręczyli pani Teresa Misiuk, Lubelski Kurator Oświaty i pan Andrzej Zieliński, dyrektor Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. W uroczystej gali wzięły udział laureatki konkursów przedmiotowych z Gimnazjum nr 2 imienia Henryka Sienkiewicza w Lubartowie oraz pan dyrektor Sławomir Zdunek i pani Barbara Kukier. Podziękowania i nagrody za wysokie osiągnięcia w kuratoryjnych konkursach przedmiotowych otrzymały uczennice. Karolina Borówka, która została laureatką konkursu przedmiotowego z matematyki, przygotowywana pod kierunkiem pani Elżbiety Kuleszy. Wiktoria Pacek, która została laureatką konkursu przedmiotowego z języka polskiego, przygotowywana pod kierunkiem pani Kingi Kasprzak. Katarzyna Klasura i Dominika Małyska, które zostały laureatkami etapu wojewódzkiego 21. Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego imienia majora Marka Gajewskiego Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1531-1683, przygotowywane pod kierunkiem pani Barbary Kukier. Warto wspomnieć, że uczniowie naszego gimnazjum już po raz trzeci uzyskali tytuł laureata w tym konkursie. Zakres merytoryczny konkursu wykracza poza podstawę programową nauczania historii w gimnazjum i co roku obejmuje inny obszar tematyczny. Należy zaznaczyć, iż uzyskanie tytułu laureata z konkursów przedmiotowych zwolniło nasze uczennice z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, dając im maksymalną liczbę punktów oraz końcoroczną ocenę celującą z danego przedmiotu. Laureatkom gratulujemy zwycięstwa i życzymy kolejnych sukcesów. Miło jest nam poinformować, że nasza koleżanka Małgosia Prusik z klasy 2B zajęła pierwsze miejsce w powiatowym językowym konkursie recytatorskim Wiosną pięknieje świat pod patronatem burmistrza miasta Lubartów. Konkurs odbył się 18 maja 2016 roku w gimnazjum nr 1 w Lubartowie. Celem konkursu była popularyzacja języków obcych wśród uczniów szkół gimnazjalnych powiatu lubartowskiego. Rywalizacja odbywała się oddzielnie w kategoriach języka niemieckiego i języka angielskiego. Małgosia zaprezentowała XIX-wieczny wiersz. Komisja konkursowa oceniała interpretację utworu, poprawność wymowy, dykcję, intonację, poprawne akcentowanie, stopień opanowania tekstu utworu oraz ogólny wyraz artystyczny. Za zwycięstwo Małgosia otrzymała dyplom oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe. W konkursie brały udział także dwie inne reprezentantki naszej szkoły, Agnieszka Kowalak i Kasia Klasura z klasy 2B. Dodatkowa trudność polegała na tym, że wszystkie prezentowane przez nasze gimnazjalistki wiersze napisane były językiem, który nie jest używany współcześnie. Bardzo poetyckim, z nietypowymi słowami i skrótami. Gratulujemy! 20 maja członkowie Szkolnego Klubu Europejskiego EuroGIM udali się do jednej z wiodących firm na rynku budowlanym Unii Europejskiej, Roto Okna Dachowe w Lubartowie. Uczniowie mogli na własne oczy zobaczyć, jak Unia Europejska pozytywnie wpływa na rozwój fabryki oraz obserwować cały proces produkcyjny. Młodzież miała możliwość przyjrzeć się, jak powstają poszczególne elementy okien, rolet i innych akcesoriów oraz dowiedzieć się, na czym polega współpraca z firmą macierzystą, mającą siedzibę w Niemczech. Gimnazjaliści dowiedzieli się, że firma stawia przede wszystkim na bezpieczeństwo, jakość i innowacje. Przedsiębiorstwo realizuje z powodzeniem główną zasadę ROTO – więcej swobody, więcej komfortu. Dzięki tej wizycie gimnazjaliści mogli poznać zasady działania dużych korporacji, co dopełniło ich teoretyczną wiedzę zdobywaną w szkole. Wycieczka ta rozbudziła ciekawość uczniów i będzie miała ogromny wpływ na obiektywne ocenianie przyszłej pracy w kontekście relacji w niej panujących. Ten pozornie niełatwy temat okazał się być bardzo ciekawy i interesujący dzięki uprzejmości pracowników ROTO, pani Bogumiły Skrzypiec i pana Mariusza Tatarczaka, którzy wprowadzili uczniów w tajniki funkcjonowania zakładu. Dla wielu uczniów był to pierwszy pobyt w tak dużym zakładzie produkcyjnym. Dużym sukcesem zakończył się udział drużyny Gimnazjum nr 2 w konkursie 4 minuty równa się życie. Organizatorem konkursu, którego głównym celem jest upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy i umiejętności z zakresu pierwszej pomocy oraz promocja postaw prospołecznych i prozdrowotnych, był Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 imienia Orląt Lwowskich w Lublinie. Do konkursu dla gimnazjów przystąpiło 7 gimnazjów z terenu województwa lubelskiego, których uczniowie w trzyosobowych drużynach przygotowali 20 prezentacji multimedialnych. W gronie 6 najlepszych prezentacji, które miały spotkać się podczas finału konkursu, znalazł się zespół Gimnazjum nr 2 imienia Henryka Sienkiewicza w Wartowie. W składzie Dominika Małyska, Karina Zapora oraz Aleksandra Czerwińska. Podczas finału konkursu, który odbył się 25 maja w siedzibie organizatora przy ulicy Tumidajskiego w Lublinie, dziewczyny rywalizowały z pozostałymi finalistami w konkursie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Ostatecznie dziewczyny w konkursie zajęły bardzo dobre trzecie miejsce.
Dziewczyny otrzymały dyplom oraz nagrody rzeczowe. Zespół do turnieju przygotował pan Sławomir Zdunek. Gratulujemy Karinie, Oli i Dominice. We wtorek, 24 maja, uczniowie klas trzecich naszego gimnazjum wzięli udział w niecodziennej lekcji historii, jaką była wycieczka do Państwowego Muzeum na Majdanku, zorganizowana przez panią Barbarę Kupier. Podczas zwiedzania gimnazjaliści przeszli drogę od przybycia transportu więźniów przez łaźnie, komory gazowe, baraki, aż po piece krematoryjne. Przewodnicy ukazali miejsca naznaczone cierpieniem i śmiercią setek więźniów. Cisza i skupienie, jakie panowały podczas pobytu na Majdanku, były dla uczniów najlepszym komentarzem odbioru tego, co zobaczyli. Ślady przeszłości, które zachowały się do tej pory na terenie obozu, wzbudziły w uczniach największe emocje i głęboką refleksję. Półgodzinna podróż po mieście nie z tej ziemi zakończyła się przy mauzoleum utworzonym z prochów ludzkich, zebranych na terenie byłego obozu. Wycieczka była okazją do refleksji nad przyszłością naszej ojczyzny, naszych przodków, a także lekcją pokazującą, jak okrutne skutki może przynieść wojna. Mama to najważniejszy człowiek w życiu każdego dziecka. Aby uczcić jej ciężką pracę w wychowaniu swoich pociech, 26 maja obchodzimy Dzień Matki, kiedy to oddajemy swoim rodzicielkom mały upominek lub porcję wzruszających życzeń. O tym dniu nie zapomniały też uczennice gimnazjum nr 2, należące do spółdzielni uczniowskiej Karmelka. Zainspirowane pomysłem opiekunki pani Małgorzaty Wysoczyńskiej postanowiły zaprosić swoje mamusie na mini obchody ich święta do szkoły. Na spotkanie przybyło 15 mam wraz ze swoimi pociechami. Na wstępie opiekunka spółdzielni powitała przybyłych gości i zaprosiła do obejrzenia filmu prezentującego działalność spółdzielni w bieżącym roku szkolnym. W trakcie projekcji można było konsumować m.in. pyszny włoski deser, popijając kawą lub herbatą. Następnie mamy obejrzały film Niespodziankę z życzeniami, który kilka dni wcześniej w wielkiej tajemnicy przygotowywały karmelkowiczki. Życzenia i wypowiedzi, za co kocham swoją mamę, wywołały wiele wzruszeń i były dla mam naprawdę miłym zaskoczeniem. Po tych emocjach mamusie udały się do sklepiku szkolnego, aby obejrzeć, jak prezentuje się jego nowa siedziba. W tym czasie ich córki przygotowywały miejsce na kolejną niespodziankę, zabieg wygładzający na dłonie. Sala lekcyjna zamieniła się w salon kosmetyczny. Mamy zostały usadzone na krzesłach, a ich dłońmi zajęły się profesjonalne kosmetyczki z Karmelki, które najpierw wtarły w dłonie peeling truskawkowy, wymasowały je, a następnie po zmyciu i osuszeniu posmarowały balsamem. Zadowolone z efektów błyskawicznej kuracji mamusie podziękowały za zabieg oraz za mile spędzone popołudnie. 25 maja po raz 12 w gimnazjum nr 2 odbyły się warsztaty fizyczno-chemiczne poprzez zabawę do nauki. Przygotowali je uczniowie naszego gimnazjum dla uczniów klas trzecich szkoły podstawowej nr 3 w Lubartowie. Dzieci uczestniczące w zajęciach poznawały tajniki chemii i fizyki, które to przedmioty w większości kojarzą się źle. Jednak to chemia i fizyka tłumaczy wiele zjawisk, z którymi spotykamy się na co dzień. Przykładem może być mycie rąk, znikanie wody z talerza, pieczenie ciasta, czy też paląca się latarka. Na zajęciach dzieci miały okazję bawić się eksperymentem i z niewielką pomocą samodzielnie dojść do właściwych wniosków. Wiedza zdobyta poprzez zabawę to najlepsza forma, aby informacje pozostały na długo. Po zajęciach postrzegają świat już trochę inaczej, a pytania przez nie stawiane nie są już tak proste jak dlaczego, czy też po co. Stają się one szczegółowe i zadawane z wielkim zaciekawieniem. Samodzielne wykonywanie nieskomplikowanych eksperymentów sprawia, że dziecko przenika do świata wiedzy pełnego niecodziennych zjawisk i tajemnic wymagających odkrycia. Pokazy fizyczne przygotowali uczniowie klasy 3A pod opieką pana Daniela Cieśli, a część chemiczną uczennice klasy 2B pod opieką pani Anny Szymbor. Podczas Dni Lubartowa 29 maja odbyło się rozstrzygnięcie konkursu historycznego zorganizowanego z okazji jubileuszu 1050. rocznicy Chrztu Polski. Konkurs pod hasłem 1050 lat państwa polskiego i chrześcijaństwa na ziemiach polskich został objęty honorowym patronatem burmistrza miasta Lubartów. Najlepszy wynik spośród uczniów naszej szkoły uzyskała uczennica klasy 1B Gabrysia Wojtaś. Celem konkursu było pogłębienie i utrwalenie wiedzy historycznej o jednym z najważniejszych wydarzeń dziejów Polski, czyli o początkach państwa polskiego i przyjęciu chrztu przez Mieszka I. Zagadnienia dotyczyły również wpływu przyjęcia chrześcijaństwa na rozwój polskiej kultury i sztuki z uwzględnieniem przeszłości Lubartowa i ziemi lubartowskiej, a w szczególności architektury sakralnej. Etap finałowy konkursu miał miejsce 18 maja, uczestniczyło w nim 5 uczniów naszego gimnazjum.
Organizatorem konkursu było Muzeum Ziemi Lubartowskiej, Lubartowskie Towarzystwo Regionalne i Miejska Biblioteka Publiczna w Lubartowie. Dyplomy i upominki nagrodzonym uczniom wręczał burmistrz miasta Lubartowa, pan Janusz Bodziacki. Gabrysi gratulujemy wysokiego wyniku i życzymy dalszych sukcesów. Pod koniec maja w murach naszej szkoły po raz kolejny gościliśmy studentów z Międzynarodowej Organizacji Studenckiej ISEC. Wizyta naszych gości odbyła się w ramach projektu KidSpeak. KidSpeak to międzynarodowy projekt edukacyjny ISEC Polska skierowany do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie miast i wsi. Projekt ma na celu rozwój i kształcenie młodzieży poprzez bezpośrednie zapoznanie ich z różnorodnością kulturową oraz uczenie tolerancji w stosunku do innych ras i narodowości. Tym razem naszymi gośćmi byli studentka dziennikarstwa z Indii, Ayushi Shah, studentka ekonomii z Singapuru, Trisha Tochmin, studentka administracji z Kanady, Paige Fernandez oraz student technologii informacyjnej ze Sri Lanki, Pasan Bawanta. Już od początku swojej wizyty w gimnazjum numer 2 wolontariusze wzbudzali wielkie zainteresowanie wśród gimnazjalistów. Sympatyczni studenci odwiedzali naszych uczniów podczas lekcji języka angielskiego, które wyglądały zupełnie inaczej niż na co dzień. Podczas tych niezwykłych lekcji studenci przybliżyli historię, zwyczaje oraz niezwykle bogatą kulturę swoich krajów. Spotkanie z wolontariuszami było również dla naszych uczniów okazją do wykorzystania języka angielskiego w praktyce, gdyż nasi goście o swoich krajach i zwyczajach opowiadali w języku angielskim. Uczniowie gimnazjum numer 2 poprzez spotkania z wolontariuszami ISEC mają możliwość poszerzenia swoich horyzontów oraz zaspokojenia naturalnej potrzeby poznania świata w innowacyjny sposób. Te niezwykłe lekcje to szansa na przełamanie bariery komunikacyjnej, a także możliwość kształtowania w sobie postawy otwartości i akceptacji tego, co inne. 31 maja w naszym gimnazjum odbył się piknik rodzinny z Henrykiem Sienkiewiczem. Była to impreza sportowo-rekreacyjna zorganizowana w ramach Roku Sienkiewiczowskiego, upamiętniająca 170. rocznicę urodzin oraz 100. rocznicę śmierci naszego patrona. Punktualnie o godzinie 17 bardzo licznie przybyłych rodziców, uczniów i nauczycieli przywitał pan dyrektor Sławomir Zdunek. Następnie prowadzący imprezę pan Daniel Cieśla przedstawił zasady konkursu na postać literacką z powieści Henryka Sienkiewicza, a uczniowie, reprezentanci poszczególnych klas, dokonali autoprezentacji przygotowanych przez siebie postaci literackich. Mogliśmy podziwiać m.in. Stasia Inel, Kaliego i Meę, Maćka z Bogdańca, Danusię, Jagienkę i Sanderusa, a także Nerona i Pompeę. Jurorami w tym konkursie byli uczniowie, rodzice oraz nauczyciele, którzy dostali kupony i mogli oddać głos na dowolnie wybraną przez siebie postać literacką. Po części artystycznej przyszedł czas na zabawy sportowe. Wszyscy uczestnicy pikniku, uczniowie wraz z rodzicami oraz rodzeństwem, dostali specjalne obiegówki i wzięli udział w przygotowanych przez nauczycieli wychowania fizycznego konkurencjach rekreacyjno-sportowych, a były to przeskoki przez skakankę, rzuty do kosza na czas, slalom piłkarski, kręcenie hula hop, tor przeszkód, ćwiczenia mięśni brzucha, ćwiczenia na stepach, indywidualne odbicia piłki siatkowej, toczenie wielkich gumowych piłek i slalom z piłeczką i kijem do unihoka. Następnie uczestnicy, którzy zaliczyli wszystkie punkty sportowe potwierdzone wpisem na obiegówce, wzięli udział w losowaniu atrakcyjnych nagród rzeczowych. Podczas pikniku swoje stanowisko miała także spółdzielnia uczniowska Karmelka, która serwowała pyszną lemoniadę. Było też przygotowane studio tatuażu i malowania buziek oraz słowisko dla najmłodszych. Wszyscy chętni mogli również podziwiać kroniki szkolne, a także zrobić sobie pamiątkową fotografię. Po zakończonych konkurencjach sportowych odbył się mecz piłki nożnej pomiędzy połączonymi siłami rodziców i nauczycieli, a uczniami. Było to bardzo zacięte spotkanie, obfitujące w wiele starć i pojedynków, a także sytuacji podbramkowych. Ostatecznie zakończyło się remisem 3-3. Podczas gdy piłkarki i piłkarze bawili się w najlepsze, delegacje wszystkich klas wraz z rodzicami przygotowywały pyszny poczęstunek, którego motywem przewodnim były staropolskie dania inspirowane nazwami z powieści Henryka Sienkiewicza. Mogliśmy podziwiać, a potem posmakować m.in. podeszwy w piachu, tępych podkówek, chorągwi na polach Grunwaldu, pawich czubów krzyżackich. Na zakończenie imprezy pan dyrektor Sławomir Zdunek
ogłosił wynik konkursu na postać literacką z powieści Henryka Sienkiewicza. Największą liczbę głosów uzyskały uczennice klasy 3 C, Olga Zawiślak i Wioleta Gajownik, które zaprezentowały się w strojach Danuśki i Sanderusa. Punktem kulminacyjnym imprezy było losowanie nagród za udział w konkurencjach sportowych. A do wygrania były tablet, słuchawki, głośnik Bluetooth, pendrive'y oraz sprzęt sportowy. Główną nagrodę w postaci tabletu wylosowała Oliwia Janczara z klasy 1 B. Po ogłoszeniu wyników konkursu wszyscy z ogromnym apetytem zabrali się do konsumowania przygotowanych wcześniej staropolskich potraw. Wspólna zabawa uczniów, rodziców i nauczycieli była doskonałą okazją do integracji społeczności szkolnej oraz do aktywnego i pożytecznego spędzania czasu wolnego. To wszystko, co przygotowaliśmy w tym wydaniu Wiadomości z Dwójki. Więcej informacji z życia naszej szkoły znajdziecie na naszej stronie internetowej www.gm2lubartów.pl. Zapraszamy również do oglądania naszego kanału YouTube GM2TV.